Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, a przed wami ostatnia misja na głównej mapie Minecraft Dungeons. Panie i panowie, idziemy się rozprawić z arcyzłotnikiem w końcu. Jak widzicie, mamy ostatni poziom przed nami, obsydianowy szczyt i... zobaczcie tutaj, mamy tutaj wyspiarskie krainy i co pisze? Portal jest aktualnie zamknięty, mapa wysp i dwie zupełnie nowe przygody będzie można zakupić już wkrótce. Czyli to będą płatne DLC, których od razu mówię, nie wiem czy będę kupował. To się wszystko okaże w przyszłości. A aktualnie pokażę wam co dostałem od kupca wędrownego. Dostałem żniwiarz, taki artefakt. I żniwiarz po użyciu uwalnia duszę w potężnej eksplozji. Obrażenia od 9 do 220. Jestem prawie pewny, że to nam się przyda. Zbieranie dusz plus 1, co jest bardzo fajne, wymaga dusz. Oczywiście. Okej. Okay. Mi się wydaje, że nasz zestaw jest całkiem fajny. Nie wiem, czy zbierzemy coś jeszcze w drodze do arcyzłotnika, ale nie pozostaje nam nic innego niż zacząć ostatni poziom. Panie i panowie, burza jest, są emocje, rozpoczynamy misję. Tak jest. Oh, yes. O rany. Grubo. Obsydianowy szczyt. Jestem mega gotowy. As the mercenary would love, the arch-illager fled to the ramparts of Highblock Castle, but he can't have gotten far. Make haste and fight your way through to the highest tower. The arch-illager and his reign of terror ends tonight. Panie i panowie, jesteśmy w wieży. Przeciwników mamy. Nie mam płonących strzał, ale poświęciłem te strzały właśnie na artefakty. Zobaczymy jak to pójdzie. Matko, jak my siekamy. God damn, okay, mamy duszę. Zobaczmy jak ten artefakt działa, jestem bardzo ciekawy. Wow! O wow, i dostaję jeszcze duszę z tych, które uderzyłem tym artefaktem. Panie i panowie, my jesteśmy nieśmiertelni po prostu. Wow. I duszę nawet z TNT jak zabije. Mi lecą, super. Mega fajnie, są pułapki tutaj wszędzie, czy mi się zdaje. Wow, wow, co się stało? Pistole mnie wystrzeliły. Dostatnie? Okej, okay, pięknie. Nie użyłem tego artefaktu, bo na razie nie potrzebuję, ale wiem, że w tych głównych walkach mi się bardzo przydadzą, więc całkiem spoko. My tu możemy przejść, czy coś? Nie, a nawet wygląda, że możemy przejść. No cóż, dobra. Musimy się rozprawić ze wszystkimi dookoła. Jestem tak podekscytowany. Ja zawsze jest jakieś zakończenie gry. Jestem mega zajęty tym. Dobra, wiecie co? Wypadł mi stąd! Ciężka kusza gorsza niż to, co mamy aktualnie. Dlatego sobie ją usuniemy. Tu jeszcze zostałem kuszę dusz. Nie wiem, po co mnie to. No ale okej. Okej. Okay. Zwalimy tu wszystkich po kolei, nawet ciebie! Jakiego pana strażnika, okej. Okay. Ten poziom jest skomplikowany. Jak na moje. Ponieważ mamy dookoła wszystko, wiecie... Skaczemy dookoła, ale na razie te skoki dookoła wydają się być bardzo intuicyjne, więc jest spoko. Pięknie dusze nam przeleciały. Tych tutaj zestrzelimy, skoro nie mogą się teraz dostać. O, nie możemy tego, możemy tych. O, i tamty też został, pięknie, dostaliśmy jeszcze emeraldy. Superowo, okej, okay, muszę się pilnować mimo wszystko z tymi duszami, jakich używam. Utrus w ogóle inny, elitarny. Goń, no oko cyklonu, okej. Okay. Goń, arcyzłotnika, okej. Okay. Do widzenia, dobranoc. Tu mamy wazę z emeraldami, pięknie. Rzucimy TNT i tu powinno was wszystkich rozwalić. Dokładnie tak. Pięknie, a tego nie rozwaliło. Jesteś odporny na TNT. Może nie odporny, ale wytrzymuje całkiem sporo. Mamy pierwszą skrzynkę na poziomie, a w niej dwa razy TNT. O nie, wrzuciłem je do przypadkowo. Świetnie. Okej, okay, boom. A tu rzucimy, jak będzie. Zabiję mi dwóch, elegancko. Zbijamy duszę. U, jest gościu starczą, my są twardzi jak cholera. Okej. Okay. No nieźle, szykuje się potem gruba walka. Moim zdaniem. Dostanie? Tak, dostał. Okej, okay, przeskoczymy sobie tutaj, rozwalimy tego w powietrzu praktycznie. Zajebiście. Lecimy dalej. Dusze nam przelatują, bardzo fajnie. O, będzie ciężko tu. Użyjmy tego. Pięknie. My się jeszcze leczymy chyba z tego co widzę. Jak się chyba jeszcze leczymy, jak używamy tego.
sprawdźmy to w ogóle. Czy faktycznie się leczymy? Czas odnowienia zmieni to już nie, nie leczymy się, a mnie chyba uleczyło. Czy mogę się mylić? Nie, ten poziom jest. O Boże, ten poziom jest confused. Ile was tu jest? A jak się leczyć tym? Nieźle. Ci magicy, ci... oni muszą umrzeć po prostu. A ja dostaję w cię, może mam stały pancerz, a mi się wydaje. To coś lepszego dostanę. Jabłuszko, super. Regeneracja, tego zwalimy, żeby nie czarował innych. O, jestem tak podekscytowany, bo cały czas, a ja zawsze lubię, jak gra się kończy. Czasami, wiecie, lubię ostatniego bossa, jestem podekscytowany, a potem jest smutek, bo wiecie, bo skończyła się gra, tak? I to się, oczywiście, że się. A masz! Pozbędziemy się ciebie od razu, nie będziemy się męczyć. Okej, okay, my tu zwiedziliśmy wszystko, chociaż mi się wydaje, że w drugą stronę jeszcze możemy iść, chociaż mogę się mylić. Tu nie doskoczę, ale tu powinien mieć pistolet. Ktoś chyba skacze za mną, co jest bardzo niefajne. Czy możemy w drugą stronę dojść? Tak, możemy tu w drugą stronę iść. Tam u góry mamy główną drogę, którą mamy iść, a tutaj zobaczcie, jaką mamy sekcję niezwiedzoną jeszcze. Trzeba to zwiedzić, trzeba wszystko tutaj znaleźć, bo jeżeli to są przedmioty takie specjalne i w ogóle super świetne i fajne, to oh god damn, trzeba wszystko znaleźć, nie? Padła ci tarcza, na. Dostał tego tarczą, zniszczył. Boże, on sam nie sieka. A to dopiero w grupie wszyscy. Rany boskie. A mnie to moja bryć czasami leczy, jak uderzam. Fiorka. Jezus Maria. Ja mogę użyć duszy, ale... ja już nie wiem, czego używać. Nie wiem, jak się leczyć. Nie... ja się boję tej walki. Nie wiem, czy damy radę. Okej, kolejny poziom. Nawet nie wiem, który to już poziom. Poziom 23 aż. Wow. Możemy jeszcze w górę iść. Nieźle. Nie wiem, ile poziomów jest max w grze. To trzeba będzie obadać na pewno. Okej, to mamy jeszcze wazę do zrobienia. Mamy rady kolejne. Jeden mi spadł. Świetnie. Okej. Zostaw. Okej, padł. Duszko. Do mnie. Okej. Czy my tu coś będziemy na końcu mieć? Cokolwiek. Cokolwiek co bądź? Jakąś skrzynkę na przykład? Nie, nic, zero. Naprawdę? Tu niby coś jest, ale tam się nie mogę dostać, nawet tego na mapie nie ma. Okej, czyli przejście tu było pointless totalnie. Bo tu nic nie ma, więc nie miało sensu. No cóż, okej. Jakbyście słyszeli wiatrak, to za mną jest wiatrak włączony, ponieważ jest ultra gorąco. To jest niby 30 stopni dopiero i jest noc, ale i tak jest ultra gorąco, więc wybaczcie mi, jeżeli będą jakieś szumy. Po prostu nie wytrzymuję już tym gorącu, więc musicie to przetrzymać. Postaram się to wycieszyć najlepiej jak umiem, najlepiej do moich możliwości. Jak mi się to uda, to dopiero zobaczymy, nie? No i są mądrzy, oni używają tego jednak, a my w ogóle nie widział na początku. Potrzebuję czegoś szybszego. O, on w ogóle umarł. No spoko. Mi to pasi, jak najbardziej. Siema? No w powietrzu dostał. Zajebiście. Okej. Postrzelamy sobie trochę z naszej broni, z szkółką. Zostrzeliłem go w powietrzu w ogóle. Fajnie. Tego też mogę zastrzelić? Nie, o, on ma... o, dwa muły postawiony. Pięknie, dwoma strzałami trzy osoby. Zarąbiście. Bum, w powietrzu, pięknie. Okej, naprawdę zbliżamy się teraz bliżej końca. Jestem mega zajarany, będę mówił cały czas. Będę to mówił i nie będę chciał. Tak, o, bo tak właśnie jest. Coś tu pojawi? Coś się pojawiło tam. O! Łucznicy! Łuczników teraz załatwię od razu. O! Ciebie też muszę to tu załatwić. Co wy mnie... oni się pojawiają tam cały czas. W drugiej stronie. O nie. Dobra, was rozwalę od razu, ale ciebie to jeszcze nie mogę aż tak łatwo rozwalić. Potrzebuję specjalnej broni na pewno do tego. No ja muszę ich tam rozwalić, bo... o mój Boże, tu się pojawiło i... o wow, macie! Co to jest? Jakiś boss? Ale zaklęty! Ja się dziwię, czemu nie mogę go rozwalić. Uj, to nie rozwalę go. Dobra, teraz go rozwalę. A, padł. Mój Boże, uleczmy się. Ciężko było go rozwalić, bo w ogóle... jakby zaklęty miał strasznie dużo życia. Przerąbane. Jabłuszko na horyzoncie, bardzo miło. Bum! I bum! Zanim do niej w ogóle podejdziesz, pięknie. Dzików też załatwimy. Słuchaj, jabłuszko czyni z tą formę, szybkość. Ciebie trzaśniemy. Już mogę pewnie kogoś lepszego znaleźć, no ale...
Co my tu mamy? Mamy jakiś zaułek magiczny. Wiem, co on mi tutaj daje. Oni są w ogóle... Wszyscy sprawdzili, co to są cięższe ci w złotych zbrojach. Są wytrzymali i nie sprawiają w ogóle wrażenia, że ich ataki cokolwiek ruszają. Po prostu stoją i atakują, a nie, że o, dostają i mają tą animację. Nie, oni trzaskają cały czas. Byki. Byczki. Okej. Okay. Mamy full HP? Nie, ale nie będziemy się leczyć. Potrzebujemy na razie. Czy my możemy coś z naszą bronią zrobić? Tutaj na przykład z tym. Nie, mamy to na full. Gdyby ktoś idzie, ja tu odejdę kawałek, bo oni to mogą podejść do mnie. Dobra. Nasz łuk na przykład, zaklęcia. Czy możemy coś zrobić? Nie, wszystko jest po 3, a tutaj mamy też wszystko za 3, a to jest za 4. Wow. Okej, więc na razie nie zrobimy nic. Potrzebujemy jeszcze jednego poziomu, ale czy go wbijemy? Nie wiem. Mamy na razie 1, 2, 3, 4, 5. Jedną szóstą poziomu. Tarcze musimy się zbić. Piękny rozwalony. Zasil magiczne latanie, okej. Okay. Nie problemu, najmniejszego, tylko pozwól mi się najpierw przedrzeć gro. Okej, okay, to jest trochę duża lokalizacja. Jakby się kamera oddaliła, czyli to widzicie, czy ja mogę kamerę oddalać? No, a nie, nie. Myślałem, że oddaliłem pewną kałką, bo szybko ją wstałem, ale tak nie. Co się stanie? Powiem przeciwnicy dodatkowi? Oby nie. Okej, okay, teraz powinni gonić z arcy złotownika, okej. Okay. Dogonimy go, spokojnie. Złapiemy go. Krepi strzały, oczywiście. Dwie najważniejsze rzeczy, regeneracja i życie ogólnie i strzały. Tylko szedł... Ah! Pięknie. Próbował częściej wchodzić. Pięknie. Nie musimy się nawet leczyć, jesteśmy bogami. O, wielka arena przed nami. Wielka lokalizacja ogólnie. Nasz łuk ma koszuli, potrzebuje 3, no tak. Na razie nie zrobimy nic. Muzyka jest niesamowita. Golem z czerwonego kamienia, okej. Okay. Dobrze się spotykamy, skaniaczku. Muszę się czyje. No tu przejdzie, nie? Tak. Dobra, ja go załatwię z łuku. Będzie najbezpieczniej, moim zdaniem. Więc o, teraz się mogę tłuc. Jak miło. Ok, jak to wejdę, to chyba dopiero dostaję. Czyli lepiej w to nie wchodzić. Bakt jak. O Jezus. Bo tu może spaść, to pytnie, bo chcę go zabić, bo chcę z niego doświadczenie. Nie wiem, czy dostaję doświadczenia z łuku, nawet jakiś zabiję. Dobra, weź zrób swoją rzecz. O, chciałbym cię postukać trochę. Tak mi wydaje, że teraz padniesz, dokładnie. Pięknie. Dostałem Claymore. Claymore to jest finisher Drew McIntyre'a w WWE. Śmiesznie. Okej, okay, co więcej zobaczymy. To jest gorsza niż nasza aktualna broń. Ale może się przydać. Zobaczymy. Wydaje się to być potężne, skoro nazywa się jeszcze po angielsku, nie odtłumaczają polskiego. Takie broń są często mocne. Okej, okay, co my tu mamy? Moc ma niesamowitą szybkość, trochę gorszą. Wow, okej, okay, to jest jakoś unikatowa? Nie, to jest rzadka po prostu. Moc ma niesamowitą. Wow, potężne odepchnięcie, obszar. Co on tu ma w ogóle? Redukcja obrażeń. Zaklęty ogień. Proszę bardzo, ostrość. Trochę niekrytyczne, grabież. O, to może być fajne. Grabież może być naprawdę fajne. Naprawdę, obrotowy. Ostatni atak w kombo staje się atakiem obrotowym, mając bliskich wrogów, okej. Okay. Grabież może być spoko w tym. Zostawię sobie to, żeby tego używał. Bo to ma naprawdę przywalenie, ale jest wolniejsze. Max damage na tej broni to jest najmniejszy damage na tej broni. Okej. Okay. Kolejny golem szczególnego kamienia. God damn, okej. Okay. Nie wiem, czy mi strzał starczy. Woda i lawa to robi cobblestone, nie obsydian. Ale okej. Okay. No bo jest statuę, z tą nie możemy nic zrobić. W ogóle możemy to cokolwiek zrobić. Musimy iść tam. Prawo. Ale my też ścieżkamy tutaj, której broni golem w czerwonym kamienia. Mogę czasem stąd? Come on, powinien móc. Przechodzę się dopiero. Bo uciekamy. Nawalę go. Ała, cis! Nie wiedziałem, że może wręcz uderzać. To zrób swoją rzecz. Dobra, super. I tutaj walki z tymi przeciwnikami głównymi są proste, jeżeli się ich rozgryzie. Taka jest teoria ma. Właśnie przyszedłem na dziurą, znowu mi się je stało, więc... Dobrze wiesz, że nic mi się nie dzieje, jak idę za takimi dziurami. Goddammit, umieraj! Mam mało strzał. Zajebiście. Zamiksuję szybkości, no świetnie.
Dopiero teraz mogę lecieć. Wow. Kolejny golem? Mój Boże, ja nie wydolę. Masz. No wiem, co muszę robić. Ja mi, no właśnie mi brakło strzał. Ja nie wiem, co teraz mam zrobić ze sobą. Pomocy. Chyba teraz go nawalaj, nawalaj go. O Jezus! Nie wiem, co robić. Mogę się ulecieć jeszcze. To dobrze. Nie wiem, jak długo mogę go nawalać. Taki jest problem z tym. Chyba 5 ataków mogę max w niego ładować. Na raz. Okej, już możesz ten zrobić swoją rzecz? Tak. Pierwszy raz go tłukę wręcz. Nie podoba mi się to ani trochę. Ten atak obszarowy też niewiele zdziałał na niego. Ała! Ała! Jesus Christ! Okej, nie mam strzał. To już powiedziałem 5 razy i to jest bardzo nie okej. Chyba uciekamy od niego. O, myślę, że to musi załadować znowu. Może nie załadować, tylko on musi po prostu stanąć w miejscu po raz kolejny. I nie wiem, ile mu to zajmuje, żeby stanąć w miejscu. Okej. Padł. Boże, jeszcze mój... Au! teraz atakuję, jak dopiero w to wejdziemy, także... Ja wszedłem, bo jestem... rozwinięty, jak widać, że... Okej, czy coś tu faktycznie będzie, czy na pewno marnuje mój czas i ten tutaj? Bo będę zły, jeżeli tak będzie. Chodźcie, Realdy, nie uciekajcie mi tam na dół. Mamy skrzynkę złotą? Opłacało się tu przyjść? Mamy kuszę dusz. To jest gorsze niż to, co mamy aktualnie. Jest o wiele gorsze, a zachowamy sobie, bo to daje nam duszę. A jak widzicie, mamy, nie wiem, czy nieskończone, ale mamy całkiem spore, także na razie tu nie martwię. Muzyka coraz straszniejsza się staje. Nie podoba mi się to. Możemy tu wejść? Nie. To świetnie. Okej, okay, no to idziemy stąd. Idziemy tam, gdzie mieliśmy iść. Nie wiem, czy te mapy mogą coś przedstawiać, w sensie kształt ich, ale czasami to wygląda jak coś. Dobra, panie i panowie, mam TNT. I jestem gotowy do walki. Nie mam pewnego życia, ale jestem gotowy do walki. Nie mam strzał, ale jestem gotowy do walki. Oko cyklonu. Możemy tutaj wejść. Nie wiem, co to jest. Czy to jest, kurwa, siedziba tego typa? To są creepery? Nie, to TNT wybuchało, okej. Okay. Dusze do mnie. O, gonią mnie już. Już po mnie idą. Przywoływać. O, gadają. O, weksy. Weksy po raz kolejny. O Boże, znowu ty. Co walka z topą. Typie. Zgiń, przepadnij. Okej. Okay. Ulolo, słyszałem. Ty, bo też się wyznaję do Minecrafta, bo tam też jest taki easter egg. Boże, ty nowa szata. O, gadają. Dobra, czy ty możesz paść? Wy też, wszyscy możecie paść najlepiej. Weksy też! Jezus Maria. Masz! Ty weksy będą miał swoją duszę, jeszcze nie martwię się. Super. Wululu! W Minecraftie jest taki easter egg z przywoływaczem, że jeżeli postawi się koło niego czerwoną albo niebieską owcę, to ją zamienia albo na czerwoną albo na niebieską. Chyba czerwoną na niebieską, tak mi się zdaje. Taki jest easter egg. Minecrafcie z przywoływaczem. To jest nawiązanie oczywiście do jednej gry, ale niestety nie pamiętam do jakiej. Troszkę minus. No dobra, sprawdźmy. Mamy dużo expo, to zrobiliśmy kilku bossów. Mamy bursztynową szatę. Oh my. Podpala pobliskie przeciwników. No to jest... tak. O wow, jak ja wyglądam. O piękne. Czas odpowiednia artefaktu minus 25%. Wow, aura szybkości plus 15%. Ooo, zbieranie dusz plus 100. Redukcja obrażeń. Redukcja obrażeń czy artefakty? Mniej zdrowia mi to daje. Ta szata, to wygląda niesamowicie. Ta szata, nie, zostawię sobie to. To sobie też zostawię, może mi się kiedyś przyda, chociaż wątpię. Dobra, przeszukujemy dalej tutaj okolice. Zwalamy każdego na naszej drodze. Nikt tam... O, my... O, wy mi zagrozicie już. Chociaż też nie za bardzo. Trzaskam was po kolei, jak leci. To wygląda jak przeciwnik, no bo to się przeciwnik za tym... w świeczniku zatrzymał. O, wow, czyli forma, źle ją wykorzystałem, bardzo źle ją wykorzystałem. Ale mi trzaskają tutaj teraz. Ach. Dobra, udało się. Tam na dzień dalej nie idę, bo tutaj coś było chyba wcześniej.
Nie, tu nic nie ma. Wydawało mi się. Dobra, cofniemy się tutaj. No tam oczywiście musimy iść dalej. A, mamy do zeksplorowania jak z tyły. Dobra, ziomuś. Daj, thank you. Alright. Tu możemy iść gdzieś? Nope. Tu kogoś też słyszałem chyba, po drugiej stronie. Sprawdźmy to. Bursztynowa szata, god damn. Okay, mamy regenerację i szybkość, żeby tego nie użyć. Mamy strzały ponownie, bardzo miło. Pytanie o tym zapomniałem. Tu nic nie ma, ani żadnej skrzynki, ani żadnego sekretu. Totalnie nic. Ale bo jest i ja nie widzę. Jedno oczywiście z dwóch. Czy możemy tu jakiś, nie wiem, posąg ruszyć czy coś? Nie, nic, okej, okay, fajnie. Okej, okay, no to idziemy dalej w takim razie. Oczywiście, jeśli chodzi o tą grę, poziom, każdy poziom po kolei jest coraz fajniejszy i każdy poziom jest unikalny w sobie. I do każdego poziomu moim zdaniem trzeba podejść inaczej lub powinno się podchodzić inaczej. Co jest mega fajne w takich grach. Mega mi się to podoba. Zostaw mnie. Też mnie zostaw. Wszyscy mnie zostawcie. Synek, dokładnie. Właśnie o to mi chodziło. Jesteś denerwujący wszyscy po kolei. Ty tym bardziej. Ty w ogóle ten z książką z magik jest najgorszy ze wszystkich. Bo może mi zaklinać osobę, ja tego nie lubię. Chyba nic totalnie nie ma. Idziemy kolejną ścieżką główną. Gdzie jest ten typ? Muszę mu sklepać dupę. Tak jest moje przeznaczenie, tak jest moje powołanie. Okej. Okay. Czy na tym nie, tu nic nie ma. Chciałem powiedzieć, że na końcu tego załuka coś będzie, jednak nie było. Więc spoko. Cześć panowie. Pyk! Ciężką kuszę dostałem. Dobrze mi to, co mam aktualnie. Zajebiście. Zajebiście poszło. Czy ty utknąłeś, stary? Tak, to wychodzi, że utknął. No dobra. Płynęła zbroja. Nie przyda nam się. Ale do zbijania to już może nam się przydać. Może jak zbijamy przedmiot, który nam pozwala zbierać duszę, to wtedy, wiecie, dostajemy możliwość, umiejętność zbijania dusz. Tu jest cała sekcja zablokowana, czy wy to widzicie? Jak to odblokować? Nie wiem, książkę jakąś ruszyć, czy coś? Tam coś jest i ja to widzę. Więc teraz pytanie brzmi, jak to odblokować? Dobra, zwiedźmy resztę. Tu się dalej idzie. Ej, nie wiem. Bicie w to nic nie daje. Strzał też nie. Nic tu nie mam podświetlone. Tam nie mogę wejść. Tajemnica 0 na 1. No właśnie, tam coś się kryje. Tam coś. 7 skrzyni na tym poziomie jest. Wow, jak długi jest ten poziom w takim razie. Jestem mega ciekawy. No dobra, sprawdźmy, czy możemy tutaj coś dookoła znaleźć. Gdziekolwiek. Co nam może pomóc w odblokowaniu tego. Czy ja muszę znaleźć jakąś jedną rzecz gdzieś na ścianie położoną, żeby to odblokować? Możliwe. Jest naprawdę bardzo możliwe. Pianino? Zagrać coś, żeby to odblokować? Nie? Nic totalnie? Tutaj nie ma? Nie chcę darować sobie tego. Naprawdę tego nie chcę darować. No ale jeżeli nie znajdę, to go w miarę szybko to będę musiał. Więc no, trzeba szukać. Dźwięki tam w ogóle są, czy wy to słyszycie w tym kominie? Nieźle. Nic tu nie ma. Naprawdę nic tu nie ma. Ale zapewne jest, ja nie umiem tego znaleźć i czuję się głupio przez to. Coś tu w zaułkach może jest? Nie. Dobra, wiecie co? Ja tym i tak będę grał jeszcze raz. Praktycznie każdy poziom na wyższym poziomie trudności. Oczywiście coś tam wam pokażę. Ale prawdopodobnie pokażę wam ten poziom na najwyższym poziomie trudności. I no, i tak to właśnie będzie. Nie będę wam pokazywał całości jeszcze raz, bo całość już razem widzieliśmy. Także pokażę sobie w moim zaciszu domowym i zobaczymy, co tam się dalej będzie kroić. No nie? Cyk, bum. O! Pan elitarny obok. Już? Fajnie było? Też tak mi się wydaje.
Ała! Droga do tego arcyzłosadnika jest bardzo pokręta. Nie podoba mi się to ani trochę. Zaopatrzenie jak miło. Lepiej strzały, okej. Czy znajdę tutaj odpowiedź na moje dojrzące mnie pytanie, jak otworzyć tamto dziadostwo? A regeneracja tak brzmi, serio? Tak metalowo trochę? No to chyba nie znajdę nic, co może mi pomóc. Coś tak podejrzewam, że nie znajdę totalnie nic. To są niby jeszcze jakieś zaułki, ale w zaułkach nic nie ma. No dobra, trudno. Pominiemy to, na pewno coś jest zajebistego, ale pomijamy to. Pojedziemy sobie bez tego. O-o! Okej, mamy iść tam, a my pójdziemy oczywiście w tą stronę, jeżeli nam gra pozwoli. Gra nam nie pozwoli. O, pozwoli? Nie, nie pozwoli nam gra iść tędy. Ja tam ludzi słyszę. Jak mam tędy iść? Halo? Alright. Serio. Okej. Okay. Maga bardzo niedobrze, muszę go załatwić teraz bardzo szybko. Granat? Ty straciłeś tarczę? Super. No jeszcze się uleczyłem. Super. Mag leży. Co my dalej tutaj mamy? Co to jest? Czy to mi coś pomoże? Jakieś te, takie wiaderka z lawą czy coś? On jest zaklęty, on jest zaklęty, on jest zaklęty, on jest zaklęty. Teraz możemy się bić. Zajebiście. Bardzo fajnie. Może to okłamy i zobaczcie. O nie, kolejny golem, no nie. Dobra, padło mu sporo życia. O, co ja wlazłem? Co ja wlazłem tą kulkę, tylko że ona nie była kulką, tylko czymś dziwnym w wodzie. No cóż. Aucha! Nie bij. Mamusia jej nauczyła kultury! Jesus Christ, daj mi te emeraldy. Padniesz! Ci to obiecuję. Ała! Kolejne wlazłem. Nie bij! Dobrze. Padaj! Jestem zły. Okej, idziemy tędy. A, tobie jeszcze atakuje, świetnie. Myślałem, że mnie nie atakuje, potem jak on padnie. Kolejny? Ile was tu jest? On zablokował się, patrzcie. Jak miło. Chyba się uleczę. O, nie zablokował się już. Wszystko z nim okej. Ała. Mógł się nie ruszać, a jakbym się nie ruszał, to bym tego nie dostał. Bez sens, totalny. Uleczmy się jeszcze raz. Dobra. Za dużo! Aaaa! Kolejny poziom, świetnie! Co oznacza, że możemy coś ulepszyć z naszego orężu? To co byśmy chcieli? Tu mamy tak, przymot na full, tym się nie interesujemy. Tu mamy większe obrażenia w wadze dystansowej i wręcz, to byłoby fajne. Tylko jest zmniejszona, to byłoby jeszcze fajniejsze. Tu mamy koszy, co byłoby super i obrażenia, co byłoby jeszcze fajniejsze. Nie wiem, co zrobić. Łuk czy... Co zrobię właśnie? Łuk czy moją... zbroję. Nie mam żadnego pojęcia. Dobra, to zrobimy to wszystko, bo już powoli mi się miesza. Tylko tą ciężką kuszę możemy rozbić. Ponura zbroja. A nie, to aura wampiryzmu, nie potrzebuję tego. Myślałem, że to jest rozbijanie dusz. Pokiczkało mi się wszystko. Obrażenia większe o 10%. Tutaj o 60% spowolnienie. To jest potężne, gadają. Więcej obrażeń z łuku, czy koszet większy? Koszet jest spoko, naprawdę. Ale pójdę chyba w obrażenia w walce. Wręcz. Potrzebuję więcej obrażeń do tych dziadów. Tych złotych dziadów. Potrzebuję więcej obrażeń do nich, bo to się naprawdę skończy źle, jeżeli się nie będę mógł z nimi rozprawić. Chodźmy tędy. Nie wiem, co tu odkryjemy, ale możemy tędy iść, więc chodźmy. Kolejny kurna golem. Bardzo niefajnie, mam większe obrażenia na to by wychodziło z moich tutaj z moich upgrade'ów przed chwilą. Możesz zabić? Co ty masz zabić? Fajnie, fajnie, że mi trzeci atak nie wyszedł. No cóż. Przestań, zostaw mnie, stary.
Padniesz już? Nie padniesz. Teraz padniesz, mój Boże, co ja od ciebie dostałem? Tyle szybkości, to świetnie. Użyję fiolki. Tych golemów tu jest masa, masa jest bossów w ogóle. Tylko szkoda, że był przywoływać się golem jak na razie z bossów, nic więcej. Może będzie więcej, zobaczymy. Kolejny golem. Będzie więcej. Będzie więcej golemów. Tu przenika przez niego każda strzała praktycznie. Nieźle. Czasami trzy strzały, więc nie wykorzystam, póki mogę. I pod tyłu cię zajdę, cwaniaczku. Nie mogę bić wręcz już, więc... No, chciałem użyć strzału, pisze mi brak strzał. Pisze mi też, że lipa jest totalna. Wow. Nie wiem, czemu tu idę, tutaj są przeciwnicy i to jeszcze więcej. Ich jest to w ogóle w ślepy załuku, jeśli chodzi o tego typa, więc świetnie. Mogę go zabić, mogę go zabić, mogę go zabić, proszę zabijmy go, zabij go, zabij go. Trzaskaj go! Jeee, ciężka kusza dla mnie. I złota skrzynka, czyli się opłaciło, tylko jeszcze nie wiem po co. Mówca otchłani brzmi niesamowicie. Łóżko sobie zjemy. Mówca otchłani. Obrażenia w walce mniejsze, przyciąga wrogów. Zbijanie dusz plus 2. Naprawdę. Nie. To miało być fajne. To miało być fajne. Jestem zawiedziony. Jestem ultra zawiedziony. No cóż. Czy nie będzie nic? Nie wiem, czy coś po drugiej stronie jest. Raczej nie. Dokładnie. Czyli możemy się wracać. Obejrzeliśmy całą tą lokację. Idziemy stąd. Mamy to zwiedzenie. Nie możemy iść tam przez to drewno. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie mam pojęcia też, jak tam się dostać. Możemy jeszcze iść tutaj. Nie wiem, czy to jest droga, którą mamy podążać. Tak, to jest droga, którą mamy podążać. Okej, to pójdziemy na górę. Tu na górę, bo tu możemy też się dostać, więc spoko. Sprawdźmy, co tutaj jest. Tędy możemy iść. Może tu możemy iść w lewo jakoś. Nie mam strzał, no tak. I forgot. Tu mam większe obrażenia faktycznie. No, mi się wydaje, że siekam ich mocniej, ale czy faktycznie, to ja nie mam pojęcia. Nie mi oceniać. Ja myślałem cały czas, że mogę w te dziury tutaj wpaść, okazało się, że nie. A Mike, alright. Nie mam strzał, zapominam, że nie mam strzał. Cały czas chcę strzałami pomóc. Potrzebuję strzał. Na gwałt, to bardzo. Muszę się fiolką leczyć, to jest hańba, co się dzieje. Ile łuk mi daje w ogóle rzeczy w walce. To jest niesamowite. No, ten odcinek może być długi, także przygotujcie się. Mag, 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 mój priorytet to jest mag. Jajaj. Super. Szybko, zaklęty mob, wiem. Ale trzaskam go, nie wiem czemu. Padnę. Muszę się uleczyć. To jest ich trzech. Mój Boże. Magu, musisz umrzeć. Musisz paść. O Boże, nie rozwalę go. Bo jest zaklęty. Ja nie mam życia! Mam fiolkę, dobra, przeżyłem. Żyjemy, okej. Okay. Fiolka daje mi naprawdę sporo, bo to mi daje full HP od razu. Więc to naprawdę ratuje dupę w najbardziej potrzebnych momentach, co do tego zauważyłem. Szkoda, że nie można jej zamienić albo nie wiem, ulepszyć, czy nie ma czegoś innego niż ta fiolka. Tak po prostu, dla urozmaicenia. Nie ma. Tylko zamiast leczenia większa odporność, cokolwiek, nie? Boże, to... O Jezus, tak. Już to widzę. Jeśli są więksi, jak są zaklęci. O mój Boże, rozwalę go czy nie? Tak, rozwaliłem go, okej. Okay. Chwała Bogu. Ma mało HP. I dalej nie mam strzał. Jeżeli nie będę miał strzał na ostatniego bossa, to się bardzo źle skończy. Złota skrzynka. Co zostanę tym razem? Ciężką kuszę. Dostałem strzały, dużo emeraldów. Nie, nie przyda mi się to, podziękuję. Fiolka, tak mi się odnowi, także użyjemy jej. I tą lokalizację zwiedziliśmy, teraz pozostaje nam tylko droga do przodu. Wydaje mi się, że gdybyśmy do tamtej lokalizacji w podziemiach się dostali, to może byśmy się dostali na drugą stronę tego mostu. Czy tak by faktycznie było? Nie mam żadnego pojęcia. Ale tak zawsze mogło być, więc musimy to wszystko odpuścić, niestety. Jest to smutek, jest to żałość. Nie wiem, czy może, a może gdzieś wejść pod spód.
Nie możemy nigdzie wejść. Możemy tylko się zranić i dostać ogniem po dupie. Świetnie. Okej, idziemy dalej w paszczę lwa. Za tym złosadnikiem. Musimy go dorywać. 13 strzał, to nie jest jakoś niesamowicie dużo. Też musimy się pilnować. BUM! Pięknie mi wysadziło. Chciałem znaczyć, że zaraz padnę. Ale to jeszcze nie teraz. Zwalę go czy nie? Tak, rozwaliłem go. Pięknie. To na pewno padnę. O mój Boże, ile was tu jest. No, rozwaliło ich od razu. Pięknie. Czy my tu coś mamy? Nie, możemy iść tylko dalej. O, nas wywaliło gdzieś daleko. Super. Magu, dla nas. Bum! Super jest ten artefakt, mój Boże. Unikatowy? Pospolity. Ja się boję, co jest unikatowe w takim razie. O! Super, pięknie. Powinno być osiągnięcie za to już. Dużo bym chciał. Zdecydowanie za dużo bym chciał. Łapcie. Jabłuszko. Super, nie zauważyłem go nawet. Ten artefakt jest mega. Mega mi się podoba. Jeden z lepszych, jakie są po prostu w grze. Tak jest moje zdanie. Znaczy mówię, że lepszy, jeden z lepszych, które są w grze, jak nawet nie wiem, jakie są wszystkie w grze. Moja wiedza. Ja to wszystko zbiorę. O, wejdę was wszystkich i zrobię tak. Dobranoc. Wyczyszczone. Super. Siema, panie łucznik. Siema wam wszystkim w sumie. Nie ma, nie pokonacie mnie, nie pokonacie mnie. Ja pokonam was wszystkich. Ja będę zwycięzcą. Zmieniła się muzyka. Bardzo mi się to nie podoba. Ultra mi się to nie podoba. Bo w tej grze jak na razie to jak się zmieniała muzyka. O, wow, to później było bardzo źle. I tak też może być teraz, więc. Oj, boj. This is go. I have died. God damn it, okej. Chciałem przejść tam. Chciałem się to jakoś da przejść, ale. Jednak nie. Czy tam się da jakoś przejść, czy nie? Bo nie wiem, czy muszę tam przeskoczyć, czy nie. Nie. Muszę tylko spaść po raz kolejny na dół. O, ale nie wiem, czy nie wykorzystałem dwóch żyć właśnie w tym momencie. Możliwe, że tak. Nie ma jak tam się dostać. Come on, man. Kolejne miejsce, do tego się nie dostanę. Bardzo źle. Bardzo niefajnie. Ulecz się i zbierz duszę. Super. Zbieranie dusz w ogóle. Trzy dusze i mam pół paska. Wow. Dzwonku, że nic tu nie ma. A wyżej? Też nic. O mój Boże, to będę wyglądał jak arena tam dalej. O wow. Jeżeli to będzie ostatnia walka już, to ja jestem gotowy, mi się wydaje, sprzętowo, ale czy psychicznie? Nie jestem pewny. No, zamknęło się. I co teraz się stanie? Pojawił się! Cześć, stary. No, co tam jest przecież? O, mi stworzył bossa. A nie, tu już on! Tu już jest on, lecimy! Panie i panowie, lecimy! Okej. Okay. Balet, herbie. Ale ty masz mało życia, stary. O, bo to jest twoja pierwsza faza dopiero. Nie zdziwiłbym się. Ale ty masz mało życia. O, stary. Już golem kamienny ma więcej życia od ciebie. I to będzie ostatni strzał. Serce kresu, okej, nie mam strzał. O fuj! O mój Boże, jak mam to przy... jak to mam ominąć? Okej, jestem w dupie, nie mam pojęcia jak z tym walczyć, nie mam strzał. Nie mam nic. I też nie będę miał pewnie jak się... Nie mam jak się leczy, muszę stąd wyjść. Giniesz, świetnie, zostało mi dwa życia. Wow, okej. Ja coś myślałem, że to nie będzie jego jedyna faza. Dawaj tym pistonem, okej. Okay. Lecimy na niego. Okej, okay, w soczanę w ogóle nie mogę wchodzić, bo dostanę... O mój Boże! Jedno życie mi zostało. Muszę się strasznie skupić teraz. Okej. Okay. Zbugowałem się. Okej. Okay. Poko.
mogę przejść teraz? Dzięki. Nie mam pojęcia, jak z nim walczyć. Nie mam pojęcia, jak z nim walczyć. Nie mam pojęcia, co robić. Nie mam strzał. Nie wiem, kiedy jest typowo, jeżeli do niego podejść. A to nie teraz. No, to jest on w środku tego. Muszę to trzaskać, ale nie wiem jak. Na pewno nie tak, na pewno nie tak, na pewno nie tak, na pewno nie tak. Tego wziąłeś na czas, tylko jak? Nie, to naprawdę nie jest problem, tylko muszę znaleźć dobry moment, żeby go zaatakować, naprawdę. Tak teraz. Muszę odejść od niego, od razu, momentalnie. Umrę. Ostatnia szansa. Jeśli jeszcze raz polegnie, gra się zakończy. No świetnie. Co ja mam zrobić teraz ze sobą? Nie mam szans go pokonać. Potrzebuję strzały sobie zachować. Potrzebuję bardzo mało strzał używać, bo ze strzałami ja go pokonam ze strzałami. Inaczej nie, inaczej ja nie mam szans. Bez strzały tego nie zrobię. O, świetnie. No świetnie. Okej. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Serce Kresu. Czy to jest do LoL jakaś nowa rzecz? Maybe. Nie wiem, jak tego uniknąć. Nie będę mi się starał. Próbujmy. Nie, nie będę używał dusz, mogę mi się dusze przydać do leczenia. Na przykład w ten sposób mogę go załatwić jakoś? Że damy radę jakoś, tak? Dostał raz ode mnie. Użyję sobie fiolki. Poczekaj, mi się zregeneruje. Myślę, że to jest dobry pomysł. Mogę go atakować jakieś tutaj? Niby tak, niby nie. Właśnie dostałem liczbę w pysk. Nie mogę do niego w ogóle podchodzić. Mój Boże, jak go pokonać? Nie podchodzi do niego, jak on używa tego lasera. Teraz wleciałem po prostu prosto w to. Potrzebuję ci, fiolko. Potrzebuję do leczenia dużo rzeczy. Dostał kilka razy. Ała. To było za szybkie, stary. To było zdecydowanie za szybkie. Nie będę miał leczenia. Nie będę miał po prostu leczenia. Nie wyrobię się z leczeniem. Nie wyrobię się z leczeniem. O mój Boże. Fiolka. Nie. Dobra. To się może udać. W ten sposób to się może udać. Powinienem się... Tak się właśnie powinienem skupiać wcześniej. Ale się nie skupiałem. Nie mam pojęcia czemu. Okej. Okay. On to bardzo szybko robi. Ja sobie tu ucieknę i stanę tu. Okej. Okay. Daję radę. Naprawdę to daje radę. Jest bardzo mało okienek, gdzie można go zaatakować wręcz. Tutaj, jeżeli go będziecie kiedykolwiek bić, bijcie go wręcz. Nie wiem, jak z tego uciec. Powrót do obozu. Widzimy się za chwilę, jak będę znowu u niego. Okej, okay, panie i panowie, jestem znowu w tym miejscu. Jak widzicie, mam 136 strzał i przejrzałem sobie moje artefakty i w tym momencie będziemy używać płomienny kauczan. Mamy 7 strzał płomiennych, które będziemy mogli wykorzystać. Będziemy też korzystać z muchomera samolnikowego, który zwiększa nam szybkość ataku i poruszania się, co nam bardzo pomoże, także użyjemy sobie tego. I użyjemy sobie też, panie i panowie, tego. Amulet żelaznej skóry, który daje nam obronę. Także to jest mój setup. Zrobiłem też poziom, tak, czyli 25 poziom, jak widzicie. No i praktycznie nie używałem strzał przez cały poziom i dzięki temu mam ich 136. Mam jeszcze, jak widzicie, szatę przywoływania, która ma takie statystyki, jak widzicie. Lecimy, zobaczmy, jak nam pójdzie. Jestem przerażony. Naprawdę. Myślałem, te pisany, które mogą się odbijać, no nie? Takie mam wrażenie, że mogę z tego korzystać. Patrz, come on. A, tak sobie wskoczyłem w odpań. Spoko, były początek. Ta za łuczników, wcześniej chyba nie ta łuczników, tylko coś innego, to mi się zdaje. Może mi się wydawać, no cóż. Chodźcie, chodźcie. O, teraz mam inne ataki w ogóle. Okej. Okay. Jeszcze sam atakował? Nie, znowu się cofa. Ej, nie robiłeś tak wcześniej. Bullshit. Jeszcze ich czaruje. Nie ma tak, cwaniaczku. Nie tym razem. No to save. Wszystko, ostatnik. Dobra, i teraz będzie...
główna walka. Lecimy. Mamy kołczone, mamy strzały, więc jest okej. Mamy już kołczan. Na szczęście. O Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus. Okej. To będzie lipa, jeżeli mi się nie uda tego zrobić po raz kolejny. Dostał. Dużo strzał, dużo strzał, dużo strzał, dużo strzał. Muszę wpaść w każdym momencie tej walki, tak naprawdę. Przejdziemy przez to, żeby nie obrażeń dostać. Fiolko, gdzie jesteś? Potrzebujecie, naprawdę. Nie mam czym się uleczyć. Nie mam czym się uleczyć, zostaw mnie. Jestem biednym małym chłopczykiem, nie mam czym się leczyć, no. Dostałem Widera na siebie, efekt Widera. O, mam fiolkę, żyjemy. Nawet miał powinny kołczan też, następny. Dobra, on padnie, mówiłem, że strzały to jest... Strzały to jest... Dobra, padnę raz. Rozwalimy go. Ciekawe, czy coś będzie robił to bez żadnych obrażeń. Pewnie tak. To mnie zatrzymało powietrze, że mi tych strzał nie anulowało, proszę. Dobra, nie anulowało mi strzał. Na szczęście. Dostał. Anulowałem mu strzały niestety. A może tak nie. Ała, ała, ała. Przejdziemy przez to. Okej, okay, obrona. Nie mam szybkości tej wykupanej, tak teraz zauważyłem. Co boli, ale damy sobie może radę bez tego. Au, au, au. Na falę w niego, proszę. Jest! Może uderzę w mikrofon. O, wow. Co my dostaliśmy? Przednia pszenica i ciężka kusza, która jest lepsza niż aktualny łuk. No nie jest lepsza, poziomowo. Przyzywalamy, świetnie. Dostałem takie rzeczy, że jestem w niebo wzięty. Udało nam się. Udało nam się. Rozwaliliśmy go, mogę po tym chodzić? Tak. Udało nam się. O, ale to jeszcze nie koniec naszej podróży. On gdzieś tu poleciał aż. Zobaczcie. Czy to nie koniec walki? Podążaj szlakiem. Czy to nie koniec walki? Aktywuj. Asenka. Oblokowane osiągnięcie. Uratuj zwykły świat. Pokonaj akcję osadnika na obsydianowym szczycie. Yes! Udało się. The Arch Illager, the enemy of the villagers, was defeated. Yeah. Ale czy na pewno? Great heroes saved the day and vanquished evil. Pomogli mu. Okej. Sportsmanship. Until it wasn't. No tak, mam jeszcze dwa typy do przejścia. Cięższe od tego. Wow. Nie mieliśmy napisu zwycięstwo. Ciekawe. Otwarty skrzyń 0, leczenie 0, powalenie graczy 1, pocisk tutaj wirus 102. Powiedzmy, że po prostu przeleciałem cały poziom, nie zabijałem nikogo. No cóż. Dostałem pszenicę. O, nowy poziom trudności przygodowy. Wrogowie mają ciężką rękę i niełatwo ich pokonać. Nowe zaklęcia wrogów. Dokiedy mają większą wartość i dostępne nowe wyposażenie i artefakty. Świetnie. Okej, okay, i to by było wszystko, panie i panowie, na tą oto krainę. Odpalił nam się typ przygodowy, jak widzicie. Domyślny możemy wybrać, ale nie wiem po co, skoro mamy wszystko już zrobione. I tak, mamy przygodowy, potem będziemy mieli apokalipsę. Gdzie tu w ogóle nie będę mógł nic zrobić. A to co, mogę iść na ostatni ten. 62 jest poziom mocy tutaj potrzebny. O, oh, wow, oh god damn. Okej, okay, to mi się wydaje, że tak zaczniemy od początku. To ledwo co mamy większy poziom mocy niż potrzebny. Okej. Okay. Także tak jak mówię, to by był koniec mojego przejścia głównego. Następne przejście
nie będzie oczywiście pokazywane, będę grał w moim zaciszu domowym. Ale wydaje mi się, że pokażę wam walkę z arcyzłosadnikiem z poziomu przygotowego i... zaraz wam powiem z jakiego, i z Apokalipsy. Pokażę tym jeszcze dwa filmy, tak mi się wydaje, z dwóch ostatnich walk. Pokonujemy arcyzłosadnika na przygotowym i pokonujemy arcyzłosadnika na Apokalipsie. Takie dwa filmy prawdopodobnie się pojawią. Kiedy? Nie wiem. Jaka będzie następna seria po tym? Nie wiem. Także zobaczymy, jeżeli chcecie wiedzieć, jaką grę wybiorę, to na kanale jest już Child of Light oczywiście. A mamy jeszcze... Boże, ty mój kontroler. A mamy jeszcze, jak pamiętacie, film zatytułowany Co Dalej? Nie potrafię się wysłowić. Jestem podekscytowany tym, co się zdało, że pokonałem złosadnika w końcu. No, dwa podejścia mi to zajęło. I zginąłem tylko 5 razy. Git. Jest to film zatytułowany Co Dalej, gdzie opisuje 4 gry, które chcę, żeby na kanale się pojawiły. Child of Light już pojawiło, zostały 3. Sprawdźcie, która gra może się pojawić. Także cóż, dziękuję wam za główne przejście tej serii. Pojawią się jeszcze oczywiście dwa filmy, tak jak mówiłem. Trzymajcie się, moi drodzy, cześć, pa, i do zobaczenia w następnych dwóch odcinkach z Minecraft Dungeons. Trzymajcie się, pa, pa.